Zaczynał jako NKWD-owski morderca polskich oficerów, żołnierzy, jeńców wojennych, m.in. w Starobielsku. Następnie komuniści awansowali go na pana życia i śmierci żołnierzy wyklętych. Józef Różański, Józef Goldberg. Jemu będzie poświęcony ten program. To jest rozmowa PCH24. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj znany Państwu doskonale pan redaktor Tadeusz Pużański, prezes Fundacji Łączka, redaktor naczelny magazynu Nasza Historia. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Szanowni państwo, wracamy. Wracamy z naszym cyklem Lista Oprawców. Od razu chciałbym tutaj odnieść się do niektórych komentarzy, jakie czytam pod naszymi nagraniami, pod naszymi programami, że powinniśmy bardziej zająć się ofiarami, a nie zbrodniarzami. Niech zbrodniarze odejdą w zapomnienie. No, jak to czytam, to przypomniała mi się taka dyskusja w programie Warto Rozmawiać Andrzeja Celińskiego i Bronisława Wilsztajna o stanie wojennym. Celiński powiedział, no... Nie licytujmy się, kto tutaj był najgorszy, kto był największym zbrodniarzem, rozmawiajmy o ofiarach. Wilsztajn odpowiedział, no gdyby nie było zbrodniarzy, nie byłoby ofiar. Prawda, panie redaktorze? No to są dwie strony lustra, nie można mówić o bohaterach, zapominając o ich prześladowcach, o oprawcach, o bestiach. Zapewne nasi bohaterowie, wielu z nich mogli żyć dalej, gdyby właśnie nie ci komunistyczni mordercy, gdyby nie śledczy, gdyby nie sędziowie, prokuratorzy, nawet adwokaci, gdyby nie wierchuszka komunistycznego państwa, partii, Polska by była normalnym krajem. Nasi żołnierze pewnie w cywilu pełniliby różne ważne inne funkcje, natomiast no zostali właśnie tak potraktowani przez wielki aparat zbrodniczy i trzeba mówić nie tylko o nim, ale o konkretnych imionach i nazwiskach, bo to nie jest tak, że jest winny system, tylko winne są określone osoby, ci właśnie konkretni zbrodniarze. Dzisiejszym zbrodniarzem, którego życiorys chcielibyśmy i zbrodnie chcielibyśmy przypomnieć, jest towarzysz Józef Różański, także Jacek Różański, ale znany może szerzej na całym świecie, przecież nie tylko w PRL-u czy w Polsce, jako Józef Goldberg, urodzony w 1907 roku. I tutaj, panie redaktorze, ja chciałbym powiedzieć, co na temat tego człowieka pisze Wikipedia, czyli encyklopedia, do której przecież tak wiele osób zagląda. Mianowicie, polski prawnik żydowskiego pochodzenia, oficer NKWD i MBP, poseł na Sejm Ustawodawczy i dopiero jako ostatnie jest wymienione zbrodniarz stalinowski. Dlaczego? Dlaczego zbrodniarz stalinowski jest jako ostatni, a najpierw te wszystkie tutaj, co by nie było, honory? Oficer? No honor. Poseł? No honor. Prawnik? No to już w ogóle. A zbrodniarz to tak przy okazji? No niestety tak, to jest dosyć powszechna moda w opisywaniu zbrodniarzy komunistycznych. Moda złowroga, bo fałszująca historię. Wikipedia po prostu jest lewacka i to jest najlepszy dowód, te słowa, które pan przytoczył, ten rys biograficzny Józefa Różańskiego. No on przede wszystkim był bestią, przede wszystkim był mordercą. Czy był polskim prawnikiem, to ja bym nie zaryzykował takiego stwierdzenia. Rzeczywiście skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, ale od początku przyznawał się do swoich żydowskich korzeni. Kończył żydowskie szkoły, jako właśnie student Żyd kończył polskie prawo. Zresztą we wszystkich organizacjach komunistycznych, do których należał, a było ich sporo, nie starczyłoby nam czasu, żeby wymieniać wszystkie, no to on się poczuwał do swojego żydostwa, czyli to jest Żyd komunista, przedstawiciel tej słynnej formacji Żydokomuny, tak? Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy taka formacja była, no to on jest właśnie nie tylko dowodem na to, ale kwintesencją tego. Oprócz swoich wizyt i wypadów do Moskwy, bardzo często jeździł do Izraela. Wówczas Palestyny. Wówczas Palestyny. Także on nawet nie ukrywał swoich korzeni żydowskich i swojej tożsamości żydowskiej. Tak? To był jeden z tych bardzo licznych zresztą funkcjonariuszy komunistycznych, którzy mówili wprost, Polaków trzeba zamordować,
my jesteśmy Żydami, co prawda w służbie komunistycznej, ale no, nie było to, powtarzam, żadną tajemnicą, także określenia polski prawnik, oficer jeszcze do tego, no to jest jakaś kpina, to jest groteska, to jest hańba. Jaki z niego oficer? No to był człowiek, który polskich oficerów mordował, tak? Który wydawał na nich wyroki śmierci jako szef Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Może warto na początek dodać, że to jest jedna z najważniejszych funkcji w ówczesnym, podbitym przez Stalina państwie polskim, jedna z najważniejszych funkcji komunistycznego aparatu represji. O tym, panie redaktorze, za momencik. Dlaczego ja tutaj powiedziałem, że właśnie jest znany jako Józef Goldberg szerzej na świecie? Nie tylko ze względu na to, że zaliczał liczne podróże, czy to do Moskwy, czy to do Paryża, czy to do Palestyny, ale brał również udział w wszechświatowym kongresie żydowskim i nawiązywał bardzo liczne kontakty ze środowiskami żydowskimi w Europie i na świecie. No więc właśnie no, to nam pokazuje, że no, była oczywiście liczna grupa polskich komunistów, chociaż określenie Polski właściwie powinno się kończyć w momencie, kiedy zaczyna się określenie komunista, tak? No bo Polak i komunista, to nie da się tego pogodzić, albo ktoś jest Polakiem, albo komunistą. W momencie, kiedy Polak zaczyna być komunistą, przestaje być Polakiem, tak? Bo to są dwie zupełnie różne, dwa różne światy. Natomiast on dodatkowo właśnie no, akcentował, pan redaktor zacytował to, swoje żydostwo, kontakty z międzynarodowym żydostwem i on te kontakty oczywiście potem przekładał na warunki polskie, na to, co robił. Otaczał się zresztą od początku już jeszcze w wolnej Polsce, potem w Polsce zajętej przez Niemców i Sowietów, a w końcu w Polsce po 1944 roku opanowanej przez Sowietów i komunistów, on się otaczał i żył w środowisku żydowskim przede wszystkim, tak? No akurat w bezpiece nie było to trudne, no bo tam było mnóstwo Żydów na wysokich stanowiskach, no ale też w tych kręgach międzynarodowych właśnie czy za granicą, czy w Polsce, to było jego naturalne środowisko, właśnie polscy Żydzi, z nimi żył, z nimi działał. No i cóż, nikt tego nie powinien podważać, tak? Nie traktować tego jako jakiś antysemityzm, tylko to są fakty, to jest jasna droga życiowa, zresztą tak jak początek, tak finał. Jest też stricte żydowski, no bo Józef Goldberg, wel Jacek Różański, został pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie, prawda? Tu nawet nie było żadnego udawania, prawda? Wielu funkcjonariuszy, my mówiliśmy, panie redaktorze, o wielu z nich w pana programie, ukrywało swoje żydowskie korzenie. Różański tego nie robił, prócz jednej sprawy. Rzeczywiście nie występował pod rodowym nazwiskiem Goldberg, bo urodził się jako Józef Goldberg, natomiast Józefa Goldberga stał się Jackiem Różańskim, wymiennie z Józefem Różańskim. Na ogół więźniowie zapamiętali go właśnie jako Józefa Różańskiego, ale bardzo często publicznie, żeby już całkowicie zamazać swoje personalia, swoją żydowską tożsamość, występował jako Jacek Różański. Tak? Różański to jest nazwisko rodzinne, tak? To jest nazwisko po matce, no więc niedaleko pada od jabłoni, ale to jest jedyny moment, prawda? Być może nie jemu samemu, ale bezpiece było wygodniej mieć funkcjonariusza, który przyznawał się do swojego żydostwa, ale to inni chcieli ukryć jego korzenie, prawda? Że nie jest Żydem, nie jest żadnym Goldbergiem, tylko jest obywatelem Jackiem Różańskim, co miałoby sugerować, prawda, że jest rodowitym Polakiem. Panie redaktorze, kiedy Goldberg Różański rozpoczął współpracę z NKWD? Mówi się, że już na studiach, ale nie ma na to jakichś takich jednoznacznych, ostatecznych, twardych dowodów. Na pewno po tym, jak już zdobył tytuł, przepraszam, jak już zdobył aplikację, tak? Na pewno wtedy tak. Współpracował z NKWD, ale czy wcześniej również? Jak w ogóle to się stało? Przepraszam, że zaczął współpracę z NKWD.
No, panie redaktorze, no to jest jakby naturalne dla tego typu osobników. Jeżeli ktoś właśnie bardzo dobrze się obracał w środowiskach komunistycznych, bardzo głęboko w nie wszedł, no to wielce prawdopodobne było, że to nie była tylko działalność ta oficjalna, prawda, w jakichś takich przykrywkowych organizacjach, typu tam jakieś, prawda, młodzieżowe struktury, czy już dorosłe komunistyczne, ale że to było dużo głębsze i rzeczywiście Różański bardzo głęboko w to wszedł. Pytanie tylko kiedy, tego nie wiemy. Zapewne dowody są w Moskwie cały czas, czyli można postawić, że szybko tego nie dostaniemy, tych materiałów, ale faktem bezspornym jest to, że on przede wszystkim, no i tu jest znowu to odwołanie do polskiej Wikipedii, tak? Też do tej lewackiej Wikipedii, przede wszystkim jest funkcjonariuszem sowieckim, przede wszystkim jest funkcjonariuszem NKWD, prawda? Nawet właśnie oficerem NKWD, więc oficer polski to w ogóle jest kpina, tak? To jest żałość. To jest żydowski Sowiet, prawda? To jest żydowski NKWDista i to jest jego prawdziwe od początku do końca oblicze. Oczywiście będzie się realizował potem w różnych działaniach. Natomiast bezsporne jest to, że szlify NKWD-owskie, czyli prawda, sowieckich służb specjalnych, zdobywał już przed wojną. I to jest, panie redaktorze, tutaj na swój sposób fenomenalne, jeżeli patrzymy na życiorys tego człowieka, ponieważ po wybuchu wojny on zgłasza się do Armii Czerwonej, ale Beria mówi: Beria. Drugi po Stalinie mówi: nie, nie, towarzyszu, wracacie do NKWD. Wracacie do NKWD? Szkoda was do tej Armii Czerwonej jako mięsa armatniego. Macie być w NKWD. No właśnie, no to tu jest też dowód na to, że oczywiście można było mieć samemu pewne plany życiowe, ale partia czy też służby bardziej weryfikowały to w sposób bardzo skuteczny. Ponieważ był NKWDzistą, no to co on tam się wyrywa, prawda, do jakichś innych działań, ma służyć. Teraz jest ten moment, kiedy my jesteśmy górą, my jesteśmy u władzy, my atakujemy, prawda, Polskę na przykład. My chcemy, żeby ten komunizm rozlał się na cały świat. No to towarzyszu Goldbergu, wy musicie tutaj stanąć w prawdzie i wystąpić zgodnie z waszą prawdziwą funkcją, czyli właśnie NKWDzisty. No i przerażające jest to, że Różański czy też Goldberg właśnie jest takim klasycznym znowu przykładem zdrajcy, takim zdrajcy namacalny, taki zdrajca namacalny, tak? No bo on właściwie zdradziecką politykę prowadził od zawsze, od kolebki można powiedzieć, od obrzezania być może, można też tak rzec. Nie wiemy, czy został obrzezany, nie wiemy, czy był, prawda, czy tam tradycje takie, prawda, ortodoksyjne w rodzinie były kultywowane, czy też nie, czy był tradycyjnym Żydem, czy też nie. Raczej nie, raczej był zeświadczony, więc może nawet nie było wyznane. Aczkolwiek, panie redaktorze, przypominam, że w każdym dokumencie, jak było na pytanie o wyznanie, pisał wyznanie mojżeszowe. No więc właśnie. Czyli tradycjonalista więc, może jednak. Tradycjonalista, Żyd, tradycyjny, proszę powiedzieć. No właśnie, znowu się nie krył, prawda, w dokumentach z tym. Natomiast on w 1939 roku nie broni ojczyzny, nie broni Polski, bo Polska nie jest jego ojczyzną. On jest człowiekiem międzynarodowego proletariatu, jeszcze żydowskiego do tego. No więc co on robi? On ucieka głęboko, daleko na wschód. Będzie oczywiście peregrynował w różnych miejscach Związku Sowieckiego, ale nie zamierza bronić się przed Sowietami, to jest jasne, ale nawet przed Niemcami, prawda, Rzeczpospolitej. Różnie to bywało, tak, jego koledzy czasami bronili Rzeczpospolitej przed Niemcami, przed Sowietami nie mieli co bronić, no bo to byli ludźmi sowieckimi. Natomiast tu się zaczyna, no rzeczywiście, no, rola już taka bardzo groźna, dramatyczna dla Polaków, którzy wpadli w ręce Goldberga, no bo on jako ten funkcjonariusz NKWD będzie wykonywał w szalenie ważnych momentach dwie czynności. Raz jako właśnie NKWDzista w jakichś ośrodkach filtracyjnych będzie przesiewał
tych Polaków, szczególnie jeńców wojennych, schwytanych po wrześniu 1939 roku, przesiewał pod kątem ewentualnej współpracy z aparatem sowieckim, pod kątem zdrady Polski. Tak? Wielu takich było. On niestety zalicza się też do tej grupy. Ci, którzy nie przeszli tego testu, na ogół potem znaleźli się w bezimiennych dołach śmierci, prawda, w Katyniu i w innych miejscach. Być może kilku Różeńskiemu udało się wyłuskać, tak? Natomiast to był margines marginesu. Wiemy, że do takiej grupy będzie na przykład należał Zygmunt Berling, prawda? To jest ten zdrajca, który poszedł na współpracę z komunistami, dlatego uniknął zbrodni katyńskiej, dlatego potem robił karierę. No więc tu jest moment krytyczny, tak? Różański już nie tylko jest ideowym żydokomunistą, ale realizuje swoją żydowsko-komunistyczną teorię w praktyce, tak? Czyli po prostu no, występuje wręcz z bronią w ręku przeciwko Polakom, tak? Jest oficerem politycznym, ale potem słyszymy znowu, że w momencie napadu Niemiec hitlerowskich na Związek Sowiecki, on będzie brał udział bezpośrednio w egzekucjach polskich jeńców, tak, polskich żołnierzy. Czyli między innymi tych, w Starobielsku. Nie udało się, nie zdążyli, prawda, zamordować. Wiadomo, przetrzymywali w różnych miejscach, w różnych więzieniach, aresztach. No więc on najpierw selekcjonuje, tak, tych, którzy się nie nadają do życia, którzy nie będą nigdy obywatelami sowieckimi, którzy nie chcą współpracować ze Związkiem Sowieckim, a potem właśnie będzie również ich eliminował, no to gorzej być nie może, możemy powiedzieć, prawda? To jest uosobienie takiego ucieleśnienia sowieckiego zła, nie tylko w teorii, ale w praktyce. No właśnie, panie redaktorze, ponieważ jak mówimy Katyń, no to myślimy przede wszystkim o strzale w tył głowy i bezimiennym do dole śmierci. A tak jak pan powiedział, taki Goldberg rozstrzeliwuje jeńców, którzy, no przepraszam, jakkolwiek to zabrzmi, nie załapali się na strzał w tył głowy, bo weszli Niemcy i nie zostali w taki sposób zamordowani, to szybko rozstrzeliwujemy, jedziemy dalej, następnych rozstrzeliwujemy. Goldberg bierze w tym wszystkim udział. Czy dzięki temu, między innymi potem w PRL-u, robił tak fantastyczną karierę? Oczywiście, no on był super zaufanym człowiekiem, tu nie było żadnych wątpliwości. Oczywiście komuniści, a w tym przypadku żydokomuniści, mieli taki zwyczaj, taką praktykę, że zwalczali samych siebie również, tak? No właśnie, ja tutaj tylko dodam, że Goldberg zasłynął również tym, Beria go chwalił, że takie wspaniałe donosy na towarzyszy komunistów tutaj przygotowuje. Za odchylenie, prawda, od doktryny marksistowskiej, stalinowskiej. No więc właśnie, no, donosili na siebie równo. Oczywiście każdy tam się przepychał, żeby być jak najwyżej. No Różański miał w tym doświadczenie i rzeczywiście no, awansował bardzo, bardzo wysoko. Dość powiedzieć, że to się nie działo też przez przypadek, bo wszedł w łaski samego szefa NKWD, generała NKWD Iwana Sierowa. Prawda? Dla nas to jest też postać złowroga, no bo to jest ten, który będzie czuwał właśnie nad realizacją zbrodni przeciwko Polakom, będzie czuwał nad zbrodnią katyńską, będzie potem aresztował na przykład 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. To jest ten sam mega zbrodniarz NKWD-zista Iwan Sierow, no ale właśnie Goldberg jako NKWD-zista będzie podlegał Sierowowi, ale do tego stopnia, że Sierow nie będzie go traktował jako jednego z wielu, prawda, swoich funkcjonariuszy, ale będzie go wyróżniał dobrym słowem czy też nagrodami. I stąd jest właśnie w tej wyrażona w podległości służbowej, ale też w tej zbrodniczej praktyce oficera NKWD, który właśnie tropi, a potem sam morduje polskich jeńców. To jest źródło kariery Józefa Goldberga w powojennej Polsce. On oczywiście tam się jeszcze dokształca, bo studia prawnicze będzie uzupełniał szkołą oficerów polityczno-wychowawczych.
czyli zostanie już takim dyplomowanym, można powiedzieć, politrukiem. Będzie też szereg przykrywkowych funkcji pełnił, czyli będzie pracował jako dziennikarz na przykład w redakcji Pisma na Zachód, tak się to ładnie nazywało, prawda? Idziemy na Zachód, no Sowieci idą na Zachód, żeby tam właśnie płomień rewolucji rozniecać, żeby mordować, palić, gwałcić i grabić. Kiedy już na Zachód, prawda, wydoszli, to była też gazeta Zwyciężymy. Też bardzo ładna nazwa, adekwatna do tego, co niestety się działo, bo Związek Sowiecki, jak wiemy, wyszedł zwycięski z tej wojny, z II wojny światowej. Bierze udział, bo chyba miał jakieś ciągotki takie do wojska, prawda, bo tym razem mu się udaje, bo rzeczywiście bierze udział w walkach po stronie oczywiście Armii Czerwonej na Wołyniu, a potem na przyczółku Warecko-Magnuszewskim, czyli nie będzie pełnił tylko funkcji w zbrodniczym aparacie sowieckim, w aparacie służb specjalnych, ale będzie też walczył z bronią w ręku, więc to marzenie, prawda, kiedyś niezrealizowane, jak go wycofali, prawda, z pierwszej linii walki z powrotem do NKWD, spełniło się właśnie pod koniec wojny. No a po wojnie już Goldberg, Różański robi fantastyczną karierę w komunistycznej na terenie Rzeczypospolitej bezpiece. Ile ofiar ma na sumieniu Goldberg vel Różański? Nie chodzi mi tylko o osoby, które zostały przez niego skatowane, skazane na śmierć, ale również o takie, które zostały przez niego chociażby kalekami, takie, które zostały przez niego sierotami, wdowami i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej znaną ofiarą Goldberga jest rotmistrz, Józef chciałem powiedzieć, przez tego Goldberga wszystko, Witold Pilecki, ale również pana ojciec. Między to prawda, innymi. Ojciec miał wątpliwą przyjemność, żeby spotykać się z Różańskim. A dokładnie mi nigdy nie opowiadał, na czym to polegało, czy były to tylko i wyłącznie rozmowy, czy też dochodziło do rękoczynów ze strony Różańskiego Goldberga. Wiemy, że on w różnych rolach występował. Ojciec nie chciał mi tego tak w szczegółach opowiadać, to było zbyt straszne. Ale raz grał dobrego ubeka, raz złego, tak nawet wobec tych samych osób. To co tato mi przekazał, to rzeczywiście no, takie słowa, które no, chyba do końca życia zapamiętam i które są jednymi ze straszniejszych, które usłyszałem od mojego ojca. No właśnie podczas jednego takiego spotkania, czyli przesłuchania po prostu, tak? Różański wezwał ojca do swojego gabinetu i powiedział mu mniej więcej tak, że on wie, że i my wiemy, że ojciec jest twardy, tak? Że tutaj się nie daje, że nie chce współpracować, że nie wydaje innych, że w ogóle nie chce mieć nic wspólnego z bezpieką, no to w takim razie będziemy się musieli was pozbyć. No i ta sentencja brzmi w ten sposób. Ciebie nic nie uratuje, ty masz u mnie dwa wyroki śmierci, przyjdą, pieprzną ci w łeb i to będzie taka zwykła ludzka śmierć. Tak brzmiały słowa Różańskiego do mojego taty. Ojciec nie do końca wiedział, o co mu chodzi, tak? Jak to jest możliwe, że ma u Różańskiego dwa wyroki śmierci? No to się okazało potem w tym pseudosądzie komunistycznym, kiedy to właśnie na sali sądowej, zresztą proces Pileckiego i całej grupy, w tym mojego taty, odbywał się w budynku dzisiejszego NIK-u, co jest może faktem mało znanym. Tam naprzeciwko, zresztą to jest dosyć też tragiczne otoczenie, prawda, w kontekście tym powojennym. No bo tam jest obok ambasada Izraela, tak, obok dzisiejszego NIK-u. No więc wielka sala, to wszystko tam się odbywało, no i tam tato rzeczywiście usłyszał, że jest skazany na dwa wyroki śmierci, czyli na karę śmierci z dwóch paragrafów, tak? To jest szpiegostwo i próby zamachów na czołowe osobistości Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w tym na samego Różańskiego. No i wtedy ojciec sobie przypomniał, prawda, tą scenę
ze śledztwa, kiedy Różański, właśnie ojciec, dostanie dwa wyroki śmierci. No więc to też pokazuje, panie redaktorze, drodzy państwo, że Różański był panem życia i śmierci, że to on właściwie decydował, prawda? Oczywiście miał jeszcze nad sobą szefów bezpieki, tak? Miał jeszcze aparat partyjno-państwowy, czyli nad nim był jeszcze na przykład wiceszef bezpieki Roman Romkowski, czy szef bezpieki Stanisław Radkiewicz. Nad nimi z kolei był jeszcze Jakub Berman, nadzorujący bezpiekę z ramienia partii. W końcu był Bolesław Bierut, tak? Ale faktycznym dysponentem życia ludzkiego w tamtych strasznych czasach był właśnie Józef Goldberg Różański. Ojca się nie udało wyeliminować, mimo że Różański zapewne bardzo tego chciał. Skoro wypowiedział taką sentencję, to był niemal pewny, że tak się stanie. No tutaj jednak historia potoczyła się inaczej, tak? Bo sprawa powędrowała właśnie wyżej. No i ostatecznie szefowie bezpieki wspomniani przeze mnie, Berman, ostatecznie Bierut, postanowili, że w tym procesie, mimo trzech kar śmierci, jedna zostanie wykonana, czyli właśnie na Witolda Pileckiego. No więc można powiedzieć, że w starciu z moim tatą mój ojciec wygrał, prawda, tę potyczkę, prawda, wygrał tę bitwę. Różański swojego celu nie osiągnął, nie posłał mojego ojca do piachu, mimo że bardzo tego chciał. A ile osób, panie redaktorze, no cóż, no zostało, sobie nie było przez Różańskiego zamordowanych, tak jak pan powiedział, to on był panem życia i śmierci. Ilu z nich było kalekami? Ilu z nich zmarło w więzieniu na skutek panujących tam warunków? Ile dzieci zostało osieroconych? Ile kobiet zostało wdowami? I tak dalej, i tak dalej. No właśnie, oczywiście... To są setki, tysiące, dziesiątki tysięcy? Dziesiątki tysięcy, można spokojnie powiedzieć, tak? Wliczając oczywiście wcześniejszy okres, ale też ten okres na Rakowieckiej, tak? Jako dyrektor Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, on tę funkcję pełnił przez wiele długich lat, bo rozpoczął zaraz po tym tak zwanym oczywiście wyzwoleniu, czyli po podbiciu Polski przez Armię Czerwoną, przez NKWD, przez Sowietów, i pełnił aż do 1954 roku, no więc mnóstwo czasu, mnóstwo śledztw politycznych, mnóstwo procesów potem, które nadzorował, no bo to było tak, że tak jak pan redaktor powiedział, właściwie powtarzając za mną, że Różański był panem życia i śmierci, w tym sensie, że on nie tylko wszczynał, kierował, prawda, śledztwami, ale też właśnie jako ten główny dysponent ludzkiego życia, on decydując o wyrokach, tak, bo sędziowie go nawet pytali, jaki wyrok towarzyszu Różański powinien paść, no powiedzieli świetnie funkcjonariusze ówczesnego wymiaru bezprawia, kto tu rządzi, że nie rządzi żaden prezes Najwyższego Sądu Wojskowego, prawda, czy ktoś z prokuratury, tylko wiedzieli, że rządzi Różański, no więc dzwonili nawet do niego i pytali, jaki wyrok w tej konkretnej sprawie mają wydać. No on mówił 5, 10, 15, to żywocie, kara śmierci, tak? No i to nie była tylko wskazówka dla tych sędziów, prawda, ale był to rozkaz, tak? Był to rozkaz, który należało wykonać, no więc mnóstwo i tych najważniejszych śledztw i procesów politycznych, ale też właśnie tych mniej znanych, trochę dzisiaj zapomnianych. No on rzeczywiście był panem na Mokotowie, on był tym głównym katem Mokotowa, bo oczywiście był na końcu ten, który strzelał w tył głowy, prawda? Ten kat praktyk, można powiedzieć. Natomiast katem realnym, katem najważniejszym, panem życia i śmierci, powtórzmy, był właśnie Józef Goldberg Różański. Słynna była scena, na przykład, to może warto przytoczyć, proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, strasznie traktowany w śledztwie właśnie za sprawą Różańskiego. No po to Różański też decydował o metodach śledczych, sam często dając przykład swoim podwładnym. Tak, widzieli, jak on bije w śledztwie, no to on potem mówił im, albo nawet nie musiał mówić, bo oni wiedzieli, że trzeba właśnie przypalać, trzeba zrywać paznokcie w jakichś imadłach, prawda, trzeba bić aż do nieprzytomności, trzeba straszyć śmiercią własną czy śmiercią
bliskich, tak? No więc mieli ten przykład, to diabelstwo, prawda, na miejscu i tego głównego diabła naśladowali, no bo był dla nich wyrocznią. No, ale były też takie sytuacje, jak właśnie podczas wspomnianego procesu biskupa Czesława Kaczmarka, kiedy Kaczmarek skatowany strasznie w śledztwie właśnie właśnie za sprawą rozkazu różańskiego, dyrektyw różańskiego, podczas procesu przestał zeznawać, bo oni też dostawali, prawda, takie wytyczne, ci oskarżeni, prawda, jak mają zachowywać się przed sądem, co mają mówić, tak? No i Czesław Kaczmarek, biskup, ordynariusz kielecki, przestał recytować te wyuczone frazy, no i w pewnym momencie Różański wściekły wyskoczył z sali obok, proces został przerwany, no i podszedł do biskupa Kaczmarka, mówiąc mu, co wy tutaj odstawiacie, tak? Przecież mieliście czytać to, co wam tam przygotowaliśmy, czy też przygotowałem, i proszę więcej takich numerów mi nie robić, tak? Bo z sugestią, że jeżeli biskup Kaczmarek nie będzie postępował tak, jak oni chcą, czyli chcą Różański, to śledztwo zostanie wznowione, tak? I być może on już z tego żywy w ogóle nie wyjdzie. A więc to jest też dowód na to, prawda, że Różański jest de facto szefem sędziów, prokuratorów, obrońców, prawda? On nie tylko prowadzi śledztwa, ale też reżyseruje procesami politycznymi, w których bardzo często zapadały drakońskie wyroki, łącznie właśnie z wyrokami śmierci. Gdyby nie śmierć Stalina, Różański dalej robiłby karierę w bezpiece, dalej by torturował, mordował, był panem życia i śmierci? Zapewne tak, no bo to była ta sama zbrodnicza ekipa, tak, czyli mega oprawca Józef Wissarionowicz Stalin i jego ludzie potem w podbitych krajach. Bez wątpienia Józef Goldberg należał do wierchuszki, prawda, do tego ścisłego kierownictwa, tej zorganizowanej grupy przestępczej, tak to trzeba nazwać. Prawda? No właśnie, ale śmierć Stalina, no, że tak powiem, zakończyła jego karierę, no i tutaj, o zgrozo, Różański trafia do więzienia. No właśnie. Oczywiście, ale to przepraszam, ja się bardzo cieszę, że się pan tutaj uśmiechnął, ponieważ to była kpina, nie więzienie, to w pierwszej kolejności, ale proszę przypomnieć, za co trafił do tego więzienia. Dlatego się właśnie uśmiechnąłem, bo jeżeli to porównać z tym, co przechodzili polscy patrioci, polscy niepodległościowcy, Witold Pilecki czy mój ojciec, tak, którzy rzeczywiście nie wiedzieli, czy dany dzień śledztwa nie jest ich ostatnim, prawda, którzy w momencie, kiedy słyszeli, że zostali skazani na karę śmierci, to mogli być niemal pewni, że ten wyrok zostanie wykonany. A więc w tym kontekście Józef Różański i jego kilkanaście lat więzienia, no, wypada blado, tak. On też, oczywiście nawet w dwóch procesach tam był skazywany, prawda, ale ostatecznie właśnie 14 lat prześladowany, torturowany nigdy nie był, prawda? Nikt mu śmiercią nie groził. Spędził te lata więzienia w luksusowych warunkach, można powiedzieć, tyle, że był odizolowany. Natomiast właśnie to, co pan redaktor mówi, podstawa tego uwięzienia jest śmieszna, jest karykaturalna, bo on nie został nigdy postawiony w stan oskarżenia za to, że sam bił, katował, przeprowadzał procesy polityczne wobec polskich niepodległościowców, tylko za to, że prowadził niedozwolone metody wobec kogo? Wobec komunistów, wobec towarzyszy komunistycznych. Między tak? innymi to są Gomułki. Porachunki w ramach partii po prostu, tak? W ramach tej samej grupy zbrodniczej zarzut był taki, no, ty komunisto Goldbergu, zachowywałeś się źle wobec innych komunistów i my komuniści wyciągniemy z tego wnioski. No i tyle. No i tyle. Można powiedzieć, że więzienne życie jak w Madrycie. Powiedział pan, że ostatecznie dostał 14 lat więzienia, ale i tak został zwolniony z więzienia przed czasem. Goldberg, Różański wychodzi z więzienia w roku 64 i jak to możliwe, że z miejsca dostaje pracę w Mennicy Państwowej? No jak pan redaktor myśli? No właśnie. No, no właśnie. No, był zaufaną personą, to się nie zmieniło. Pewien okres trudności, perturbacji, prawda, przejściowych, kiedy jedni komuniści postanowili innych troszeczkę tam zbesztać, tak?
żeby samemu właśnie rządzić, to policzyli się troszkę tylko z poprzednikami. No i ale Różański jest na tyle wpływowy, przypominamy, prawda, jego działalność w międzynarodówce żydokomunistycznej, ma kontakty nie tylko w PRL-u, ale za granicą, no i bardzo łatwo potem oczywiście mu znaleźć pracę. To nie jest tak jak, prawda, ci których mordował, prawda, których realnie skazywał na ciężkie wyroki, w tym kary śmierci. Oni nawet jeżeli wyszli z więzienia, to mieli wilcze bilety, prawda, oni mieli zakaz jako polityczni podejmowania jakiejkolwiek pracy, prawda, jakiegokolwiek zatrudnienia, w ogóle rozwoju, tak? A Różański sobie wychodzi, jak gdyby nigdy nic. I do przejścia na emeryturę w roku 1969 pracuje jako urzędnik w Bennicy Państwowej. Spokojny urzędnik, prawda, gdzieś sobie siedzi za biureczkiem, pali sobie papieroska, prawda, i cieszy się życiem i śmieje się w ogóle z tego wszystkiego, z tych kilku lat nawet, gdzie tam trochę był izolowany, prawda, ale nic wielkiego się nie stało. No w końcu go życie dopadło, można powiedzieć, tak? No bo zmarł w 1981 roku w Warszawie, no bo z Warszawą był związany od początku do końca w wyniku choroby nowotworowej. No i pochowany już, jak mówiliśmy, na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. Do dzisiaj jest tam jego grób. Jeszcze tylko dodam, że rodzina, prawda, rodzina jakże zasłużona, bo Józef Goldberg, czyli Jacek Różański, właśnie będzie mordował wprost wręcz polskich niepodległościowców. Natomiast jego brat Benjamin Goldberg, który stanie się Jerzym Borejszą, to jest całkowita zmiana, prawda, personaliów takich nieprzypominających nawet w ogóle, prawda, pierwotne imię czy nazwisko. No on będzie mordował polską kulturę, tak, szczególnie wydawnictwa, bardzo, bardzo, bardzo znana, wpływowa postać. No właśnie, rodzina wpływowa rodzina żydowska, wpływowa rodzina żydowskich komunistów, którzy stalinizowali Polskę, którzy mordowali Polaków i polską tradycję. Oby byli zapamiętani jak najgorzej w naszej historii. Mam nadzieję, że po naszym programie nikt nie będzie miał już wątpliwości. Chciałem jeszcze zadać ostatnie pytanie, ale czas nas goni, dlatego z tym pytaniem, panie redaktorze, pozwolę sobie zostawić naszych widzów. Szanowni państwo, dlaczego w 1968 roku podczas czystki antysemickiej w Polsce, tak zwanej czystki antysemickiej w Polsce, Józef Różański, także Jacek Różański, pierwotnie Józef Goldberg, nie wyjechał z PRL-u, gdzie Żydzi podobno byli prześladowani, tylko sobie tutaj został i, jak pan redaktor powiedział, żył sobie spokojnie na emeryturce, a może nie tylko, do roku 1981. Panie redaktorze. Ja właściwie nie muszę nic dopowiadać, bo uważny i inteligentny słuchacz, odbiorca naszego programu wyciągnie sam wnioski, prawda? I okaże się, ja tylko dopowiem, że ten marzec 68 no był wobec niektórych tylko może taki straszny, a inni dalej sobie funkcjonowali, prawda? Więc były to bardzo wybiórcze czystki, jeżeli w ogóle możemy tam tak powiedzieć, a Różański, który jako pierwszy powinien wylecieć w ogóle, prawda, z Polski, nigdy tutaj nie wracać, pozostał i czuł się dobrze, i żył sobie w spokoju. No właśnie, szanowni państwo, Różański nie jest ostatnią personą, którą zajmujemy się w naszym cyklu Lista Oprawców z panem redaktorem. I to jest chyba najgorsze. Mamy jeszcze przygotowanych wiele nazwisk, z którymi będziemy chcieli państwa zapoznać, ale to już w następnych odcinkach. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Bóg zapłać. Kłaniam się, wszystkiego dobrego.